imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was bardzo serdecznie 13 grudnia. 13 grudnia to data szczególna w historii naszego kraju, gdyż 40 lat temu został ogłoszony na terenie Polski stan wojenny. Czas represji, czas, kiedy na terenie naszego kraju przelała się krew tych, którzy szli ze sztandarami wolności i solidarności. W ten dzisiejszy dzień wsłuchajmy się w Słowo Boże z psalmu 74 z wiersza 21 oraz z Ewangelii w przekazie Ewangelisty Łukasza z rozdziału 1 z wiersza 58. Psalmista tak pisał. Niechaj uciśniony nie odchodzi ze wstydem. Zaś Ewangelista Łukasz odnotował słowa. Usłyszeli sąsiedzi i krewni Elżbiety, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. Zachariasz i Elżbieta w czasie swojej małżeńskiej drogi nie doczekali się potomstwa. Ewangelista Łukasz nawet zapisał, że nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. Niemożność urodzenia dziecka w czasach starożytnych mogła w kobiecie wywoływać poczucie wstydu, które odczuwała wobec innych osób. Pomimo, że małżonkowie ci są nazwani sprawiedliwymi wobec Boga, to jednak doświadczają, jak na tamte czasy, bardzo trudnej sytuacji, która czyni ich historię bardzo podobną do tej, związanej z Abrahamem i Sarą. Nic nie wskazuje, że ta sytuacja ulegnie zmianie. Do czasu służby kapłana Zachariasza w świątyni, gdzie odwiedza go anioł Gabriel, przynosząc radosną, ale i niewiarygodną wiadomość, iż Elżbieta urodzi syna, któremu ma zostać nadane imię Jan. Jakże wielka jest radość w domu Zachariasza i Elżbiety, kiedy na świat przychodzi ich syn. Gdy ta wiadomość dociera do ich sąsiadów i krewnych, wszyscy razem z nimi niezwykle się cieszą, bo to Bóg okazał swoje miłosierdzie, podarował im syna, który miał zwiastować ludziom przychodzącego Mesjasza. Bóg, darując im syna, usunął też poczucie wstydu od Elżbiety. Powiemy, że modlitwa Elżbiety i Zachariasza została wreszcie wysłuchana. Bóg wysłuchał również modlitwy Żydów, znajdujących się pod okupacją asyryjsko-babilońską. Wraz z nadejściem panowania Persów, za sprawą Cyrusa, Żydzi również mogą powracać do swojej ziemi, odbudowywać swoje domostwa i swoją stolicę wraz z świątynią. Żydzi także w trakcie niewoli i podboju ich ziem mogli przeżywać wstyd, i to przynajmniej na kilku płaszczyznach. Wstyd ze względu na swoją trudną sytuację materialną. Wstyd ze względu na nieposłuszeństwo wobec Bożej woli. Wstyd ze względu na odrzucenie prorockich ostrzeżeń. Jeszcze pewnie kilka powodów do wstydu byśmy znaleźli. Podobnie jak w przypadku Sary i Elżbiety, tu także Bóg wysłuchuje modlitwy swojego ludu i przywraca im godność ludu posiadającego swoją ziemię. Przywraca godność ludu wybranego.
Poczucie wstydu to moment, kiedy dostrzegamy, że w naszym życiu albo i w naszym otoczeniu coś dzieje się nie tak, jak powinno. Poczucie wstydu pozwala człowiekowi na dostrzeżenie grzechu, bo gdyby nie to nieprzyjemne odczucie towarzyszące wstydowi, to czy bylibyśmy w stanie widzieć grzech i wyrażać chęć poprawy? Chcemy radować się życiem, jego pełnią. Dlatego też przychodzimy do Boga z naszymi grzechami i je Jemu wyznajemy z nadzieją odpuszczenia i przebaczenia, aby móc radować się życiem tu doczesnym, a przez posłuszeństwo Chrystusowe aż do śmierci na krzyżu radować się również życiem wiecznym. Amen. Pozostańcie z Bogiem. Thank you.